Nie przewijaj tego wstępu, bo mam dla Ciebie bardzo ważne pytanie. Sprzedajemy masę sprzętu wędkarskiego. Nasz sklep po prostu pęka w szwach. Od towaru, od przynęt, od wszystkich rzeczy wędkarskich. I czemu ma to służyć? Według nas aż 80% sprzętu, który sprzedajemy, nie łowi ryb, a wędkarstwo staje się hobby kolekcjonerskim. Proszę, daj znać w komentarzu, jak jest w Twoim wypadku. Ile procent sprzętu, który kupujesz, nie łowi ryb? Skąd takie szacunki? Skąd takie liczby się biorą? Jak widzicie, znajdujemy się nad stołeczną Wisłą obok pleciona Dream World, która pięknie nam teraz wylała. I większość ludzi pracujących w plecionie łowi nad tą Wisłą regularnie. I słuchajcie, większość z nich nie złowiła w tym roku ani jednego sandacza. A ile oni mają sprzętu? Ile tego sprzętu kupują? Weźmy na przykład Kamila Walickiego, który nad Wisłą chyba spędził pół życia i w tym roku powiedział, że według niego łatwiej jest złowić troć na rozpoczęciu sezonu niż sandacza w Wiśle. Do czego to tutaj dochodzi? Zobaczcie, ten człowiek, ile on spędza czasu nad wodą, pływa po niej w różnych miejscach i ma problem ze złowieniem sandacza. To ja się pytam, jak przeciętny Kowalski, mieszkający w największej aglomeracji w Polsce, ma złapać tego sandacza? Ile on musi pieniędzy wydać, ile tego sprzętu mieć, żeby sandacza złowić? W Polsce tak naprawdę nie ma żadnego miejsca, gdzie możemy sobie pojechać i połowić sandaczy. A ile my sprzedajemy tych produktów na sandacze? Wędek, kołowrotków, przynęt. To są miliony złotych, słuchajcie, i nie rocznie, tylko miesięcznie. A my jesteśmy jednym sklepikiem z kilkuset w Polsce, czy z paru tysięcy w Polsce, tak? Ile tego sprzętu idzie na to wszystko? A ile sandaczy jest w Polsce łowionych? Ja jestem ciekaw, ile sandaczy w Polsce zostało złowionych przeciętnie na jednego wędkarza. Podejrzewam, że to będzie, nie wiem, 1/10, 1/20 sandacza na jednego sandaczowca, osobę, która łowi sandacze w Polsce. Mamy tak naprawdę, słuchajcie, w Polsce, teraz mi przychodzi do głowy Czorsztyn. To jest jedyne miejsce w Polsce, gdzie możemy jakoś sensownie połowić sandaczy, ale tam też, słuchajcie, trzeba wypożyczyć łódź, trzeba mieć elektronikę. To wszystko kosztuje, tak? To jest wyjazd na taki Czorsztyn, to jest mniej więcej koszt podobny do tego, jakbyśmy pojechali gdzieś za granicę. Więc tutaj wędkarstwo, oprócz tego, że staje się hobby kolekcjonerskim w tym momencie, to jeszcze do tego wszystkiego staje się hobby czy pasją dla bardzo zamożnych ludzi. Ono nie jest dostępne dla każdego w tym momencie. Bo co z tego, słuchajcie, że zapłacimy za tą kartę w tym momencie, jak nie będziemy łowić ryb? To ja na przykład w tym roku na Wiśle byłem 5 razy, tak? I ani razu nie zabrałem ze sobą na żaden z tych wypadów wędki. Wiecie dlaczego? Bo wziąłem rodzinę i wolałem ten czas spędzić bardzo przyjemnie, pozytywnie. I słuchajcie, spędziłem go super. Naprawdę. I podejrzewam, że kto inny, jakby wziął w tym czasie wędkę, przynęty, miałby te same wyniki co ja. Na 99,9%, tak? Także tak to wygląda, więc nie trzeba wędek, sprzętu i wszystkiego i opłacać karty przede wszystkim, żeby fajnie spędzać czas nad Wisłą. Jeśli chodzi o szczupaka, to na Wiśle nie ma go prawie w ogóle. Naprawdę słyszy się może, że raz do roku ktoś szczupaka złowi na Wiśle, na Bugu czy Narwi. Też jest coraz gorzej. Z roku na rok łowimy tych szczupaków coraz mniej i coraz mniejsze sztuki. W zasadzie w Polsce też nie ma takich miejsc, gdzie sobie jedziemy i regularnie możemy łowić ryby 80-90 cm czy metr. No, są jakieś tam wielkie jeziora, Zalew Szczeciński. To są bardzo duże zbiorniki, które również wymagają łodzi, elektroniki, więc znowu nam się robi tutaj sport czy tam hobby dla ludzi o bardzo zasobnym portfelu. Mówiłem to w zeszłym roku i powiem to jeszcze raz w tym momencie, więc uważnie mnie słuchajcie. Na własne życzenie godzicie się na marność. Na marność, którą mamy nad naszymi wodami. Ponieważ opłacając kartę, składkę PZW,
robicie przyzwolenie na to, co się dzieje. Robicie przyzwolenie na degradację wód w Polsce. Myśleliśmy, że 2 lata temu był najgorszy sezon, że rok temu był najgorszy sezon, tak? Ale nie. Każdy to potwierdza. Z roku na rok większość wędkarzy w Polsce ma coraz gorsze wyniki i nadal płaci pieniądze PZW. Czy to nie jest chore? Oczywiście największym problemem jest to, że nie ma alternatywy dla PZW i większość osób powtarza: muszę opłacać składkę, bo nie mam wyboru, mam tylko Wisłę, nie mam nic innego, gdzie mam w okolicach Warszawy wędkować na przykład. Otóż słuchajcie, w okolicach Warszawy jest mnóstwo wód nienależących do PZW. Są stowarzyszenia, są wody należące do innych związków, nawet rzeki są, słuchajcie, w okolicach Warszawy, gdzie można łowić bez karty PZW, a zezwolenie bodajże na 5 lat kosztuje 70 parę złotych i wyniki są o niebo lepsze. Zresztą widzieliście wiele razy w moich materiałach, jakie szczupaki, jakie okonie na przykład z beczki na małej rzece łowi, i to nie jest woda PZW. Na przykład w samej Warszawie, dzielnica Włochy, są stawy cietrzewia. Słuchajcie, ostatnio trafiłem na TikTok i zobaczyłem tam jednego gościa, który łowi tam przepiękne ryby. Szczupaki metr 10, chyba tam metr 16 mam największego. Gigantyczne karpie. Można. Są takich stowarzyszeń jak stawy cietrzewia w okolicach Warszawy jest kilka. Są dzikie żwirownie, na których moi znajomi łowią również przepiękne okonie czy sandacze w okolicach Warszawy. Mój kolega, słuchajcie, również pochodzący z Mazowsza, ostatnio skrzyknęli się z kilkoma kolegami, wydzierżawili od nadleśnictwa żwirownie. W tym roku będę tam z nim wędkował, bo chcemy pokazać, że naprawdę nie potrzeba dużych nakładów finansowych, żeby zrobić przyzwoite łowisko wędkarskie. Także mamy alternatywy, tylko musi nam się chcieć je wykorzystać, a nie po prostu, co się będę chował po krzakach, gdzieś tam jeździł daleko, wolę iść sobie w to miejsce, gdzie i tak złowię może jedną rybę w roku, zapłacić już, wesprzeć to, a i tak będę później na forum narzekał. No niestety, tak to wygląda i wyglądać będzie, jeśli nic się w waszym myśleniu, tym, którzy opłacają składki, nie zmieni. Uwierzcie mi, można łowić ryby, nie opłacając składek PZW. I ja jestem tego najlepszym przykładem. Teraz będzie 4. sezon, jak nie będę wspierał degradacji wód w Polsce. I co sezon łowię piękne ryby, łowię sandacze, ponad 80 cm, łowię ponadmetrowe szczupaki, nawet szczupaki w okolicach 120 cm w Polsce. Można to robić, tylko trzeba się odpowiednio zakręcić, a nie iść na łatwiznę i zgadzać się na marność, która nas otacza, i zgadzać się na degradację wód w Polsce. Ponieważ jeżeli będziecie to robili, będziecie się zgadzali na tą degradację, to dla naszych dzieci nic nie pozostanie. Cieszy mnie to, że coraz więcej osób przyłącza się do akcji na przypale albo wcale, choć są jeszcze osoby, które uważają to za złodziejstwo, za bandziorkę, takie rzeczy. Oczywiście ta akcja nie zachęca do łamania przepisów, do łamania regulaminów czy do złodziejstwa, jak wy to nazywacie. Można po prostu nie łowić na PZW, tak? Albo oczywiście można pójść w drugą stronę, jeśli te słowa są zbyt wulgarne, na przypale albo wcale, to chciałbym, żebyście posłuchali, przeczytali to, co na temat PZW napisał w ostatnim poście Marek Szymański, czyli osoba, która nauczyła wędkarstwa niejednego wędkarza w Polsce. Marek w swoim poście na temat trollingu na Mazowszu napisał: obawiam się też, że znaczna część trollingowców policzy sobie, że opłaca im się łowić bez zezwolenia, gdyż jeśli nie zabierają ryb, to grozi im mandat wielokrotnie mniejszy niż stawka, którą sobie ustaliliście. I nie potraktują tego jako łamanie przepisów, tylko jak za komuny, jako obywatelskie nieposłuszeństwo wobec bandyckich
praktyk. Cieszy mnie bardzo ten wpis Marka Szymańskiego i totalnie kupuję to hasło. Obywatelskie nieposłuszeństwo wobec bandyckich praktyk. Natomiast totalnie nie rozumiem zachowań youtuberów, którzy mówią, że nie opłacają PZW, ale na wodach PZW będą łowić. Nie opłacają składki PZW, ale na wodach PZW będą łowić, tylko będą wykupywać dniówki. Co finalnie skończy się tym, że do kasy PZW trafi jeszcze więcej pieniędzy. Oni mogą mieć jakiś wpływ, przekazują to jeszcze innym ludziom. To jest w ogóle tragedia, jak można tak myśleć, ale są to ludzie jak chorągiewki na wietrze. Zawiał wiatr, ludzie w komentarzach napisali, że okej, nie opłacamy, to ja też nie będę opłacał. Słuchaj, na przypale albo wcale, masz wybór, nie rób wcale, jeździ za granicę, boisz się, nie chcesz latać po krzakach, chować się, to tego nie rób, ale nie rób też takich głupot, które robisz, no bo to jest po prostu totalna głupota. Jeszcze rok temu tacy youtuberzy disowali moją akcję i mówili, po prostu to jest przekomiczne, i mówili, że dla nich jedynym wyjściem to jest bycie w związku, ponieważ bycie w związku daje im tylko realny wpływ na to, co się dzieje nad wodami. Proszę, rok czasu, sytuacja się zmienia, już zupełnie, totalnie co innego. Moja prośba, jeżeli macie gadać takie głupoty, darujcie sobie, naprawdę. Te, powiedzmy, 1000 zł, które zarobisz za filmik, nie jest warte tego wszystkiego. Idź, zareklamuj wędkę, sprzedaj wędkę i zarób te 1000 zł, ale naprawdę nie poniżaj się do czegoś takiego i nie mów takich głupot, bo po prostu mącisz w głowach dzieciaków. Jeszcze ktoś, nie daj Boże, w to wszystko uwierzy, co masz im do powiedzenia, jeden z drugim. Na koniec taka historia, która mam nadzieję da wam troszeczkę do myślenia o tym, jak my, konsumenci, możemy wpływać na zachowania globalnych marek, czy w tym przypadku dużych związków czy organizacji. Starbucks wsparł działania, które się dzieją w konflikcie w Strefie Gazy, w izraelskim konflikcie, i przez to doszło w sieci do bojkotu, do nawoływania do niewspierania marki, do niekupowania w Starbucksie. Przez to Starbucks stracił aż 11 miliardów dolarów. Szybciutko Starbucks się z tego wycofał. Także zobaczcie, ludzie potrafią na całym świecie się jednoczyć i swoimi działaniami załatwiać pewne sprawy. To dlaczego my, wędkarze, nie potrafimy się zjednoczyć i zadziałać w jednej konkretnej sprawie? Zobaczcie, to jest możliwe. To my, to nasze pieniądze wspierają organizacje, które degradują wody w Polsce. Z tą myślą wam zostawiam na koniec i sami sobie odpowiedzcie na pytanie, czy warto opłacać kartę wędkarską w tym roku, czy nie. Trzymajcie się, głowa do góry. Elo!